Siema. Tak jak dałem znać w tym filmiku, tam w nawiasie, tym tutorialu do stroju z usuwaniem postaci, no sorry, bez głosu, tam miałem awarię mikrofonu, kurwa, nawet sam się nie zorientowałem, że pierdolony nie działa. Dlatego był bez głosu, ale to jest tak proste, że nawet już widziałem w komentarzach, że się komuś tam udało. Jeszcze to jest ten stary glitch z usuwaniem postaci na strój. Ale no tak jak mówię, tak jak dałem znać, w nocy pokażę obejście patcha na kopiowanie od znajomych wszystkich pojazdów. Wszystkich, to znaczy wszystkie pojazdy osobiste, pojazdy specjalne, czołgi, samoloty. Gorzej jest z tymi z Pegasusa, no kurwa, no nikt nie będzie sobie kopiował buzarda od kogoś. No do glitcha potrzebujemy, no znajomego, który nam daje auto i najlepiej jak w ustawieniach sterowanie tryb swobodny lub no asystowany. Tu akurat ja tu będę dołączał, bo no jestem na zupełnie innym koncie. Anony Pro, konto Dabixona, od Dabixona, dzięki Dabixon. Kto go zna, to wie, o kim mówię. Także tutaj nie mam akurat jeszcze dodanych takich znajomych, którzy grają. Będę tam dołączał do kogoś przez społeczność. No ale no, będziecie musieli do któregoś znajomego, który oprócz tego, który daje nam auto, będzie potrzebny jeszcze nieświadomy jeden znajomy, który gdzieś tam sobie pogrywa, kurwa, w GTA. Teraz tak, mobilne centrum operacyjne, wezwij. A w mobilnym potrzebujemy auto, które tracimy i tego, kurwa, auta używamy. Bo chciałem dać przyczepkę, tą naczepkę przeciwlotniczą ziomkowi na Xboxie. On odjebał taką manianę, że w mobilnym miał inne auto, a do glitcha używaliśmy, kurwa, motorka i się poszła przyczepka jemać. Teraz w bunkrze ma, nie ma nic, ani przyczepki, ani auta, kurwa. No wezwałem mobilne, jednak się... zrespiło nie tu, gdzie chciałem. No to ten glitch jest jeszcze, kurwa, to jest... Obejście jest jeszcze szybsze, jeszcze łatwiejsze. No, ja tu się akurat rozgaduję, dlatego filmik będzie trochę dłuższy. Muszę wyciągnąć z niego 10 minut, żeby kurwa na nim coś zarobić. Nie, świruję, kurwa, i tak mam same roszczenia, kurwa. No ale tak jak mówię, mobilne centrum z przechowalnią pojazdów tam. Kurwa, no jak do chuja. Auto, które tracimy. Znajomy, który nam daje auto. No i wcześniej trzeba było zrobić tak, że znajomy otwierał interakcję lub my rozpoczynaliście, my nagły wyścig zapraszaliśmy znajomego, no i znajomy zostawał na tym wyścigu. My jako biorcy auta musieliśmy go opuścić. Ta metoda już niestety nie działa. Teraz to mówię, obejście, to jest obejście, obejścia jest jeszcze łatwiej. Znajomy, tak jak tu widać na załączonym obrazku, do nas wsiada, kurwa, nie do tego samochodu. Ja pierdolę. Znajomy wsiada do nas do auta i jedyne co musi zrobić teraz, to przytrzymać guzik interakcji, otworzyć po prostu menu interakcji i na tym zostać. Ja tu akurat pokazuję z mojej perspektywy, chociaż to ja biorę auto, ale mówię co musi zrobić znajomy, czyli no na playu przytrzymać touchpada, na Xboxie ten kurwa malutki guzik z dwoma kwadracikami. To jest cała filozofia, którą teraz musi znajomy zrobić, czyli on włącza sobie interakcję. Ja podjeżdżam pod mobilkę, daję D-pad w prawo, czekam sobie 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wystarczy.
mówię znajomemu, żeby wysiadł z samochodu. Nie zamyka interakcji, tylko po prostu klika trójkąt lub Y. Wysiada i wsiada jeszcze raz, ale cały czas ma otwarte to menu interakcji. I cała filozofia, żaden wyścig, żadne zaproszenie, opuszczanie, dołączanie. Teraz podjeżdżamy, to samo, parking, klikamy parking, czekamy minimum 40, minimum 40 sekund, 45, 50, to już jest tak opcjonalnie dla bezpieczeństwa. I teraz poruszę taki temat, tam założyłem tego Discorda, akurat rzadko tam zaglądam, bo wkurwiają mnie te powiadomienia na telefonie, zwłaszcza jak jestem w robocie i słucham sobie muzyczki przez takie radyjko na Bluetoothie. Dlatego tam rzadko zaglądam, bo mówię, wkurwiają mnie te powiadomienia, no ale założyłem tą grupę na tym Facebooku, jest tam już chyba ponad 100 członków, ale nie dodawajcie mnie, kurwa, do znajomych, nie piszcie mi tam prywatnych wiadomości, czy pomogę, kurwa. Po to zrobiłem grupę, żeby na tej grupie się komunikować, a nie pisać mi prywatne wiadomości. Czy tam zapraszanie do znajomych, bo to nic nie zmieni, że ktoś mnie kurwa doda do znajomych. No, tak mnie kurwa nikt prywatnie nie zna, to po co mi to, czy ja go dodam do znajomych, czy nie. Że tu taki, jakby to powiedzieć, apel, no nie dodawajcie mnie do znajomych i nie wypisujcie mi tam na priv. No po to zrobiłem grupkę na tym Facebooku, kurwa, żeby tam się komunikować, a już widzę, że tam i tak sobie ładnie, dobrze poczynacie. Jakieś trady samochodami, inne pierdoły. No dobra, wracamy do glitcha. Minęło te 45 sekund. Mówię znajomemu, że czas minął, warto spojrzeć na zegarek i on po prostu klika też trójkąt lub Y, żeby wysiąść z samochodu. Bang. On wysiada, a ja mam animację wjeżdżania do kasyna, na ten parking. Znajomy teraz może się zamknąć tą interakcję w pizdziec, udaje się pod nasze mobilkę, a my na tym czarnym komunikacie dołączamy do kogoś z innym trybem celowania. A ja tu właśnie, tak jak mówię, jestem na innym koncie. Znajomy jeden, czyli ten, który mi daje auto, a muszę użyć tu społeczności. Co jest grane, tango buraczane. No i chuj, no wybieram pierwszego lepszego, klikam dołącz do sesji. No Xbox ma o wiele gorzej, no bo nie da rady sobie dwa razy do niego dołączać, żeby sprawdzić, jaki ma on tryb celowania. Na PlayStation jest to o wiele łatwiej. A mam pierwszy komunikat, no tu powinienem mieć, czy na pewno chcesz dołączyć do sesji. Akurat mam teleport, no ale na PlayStation sobie dołączam do niego jeszcze raz. Dołącz do sesji. Zmienił mi się tryb celowania, mogę ten komunikat anulować. Teraz klikam start. Online, zestaw początkującego kryminalisty. Kółko, trójkąt, wysiadam. Xbox, no nie ma społeczności. Musi dołączać do kogoś, któregoś ze znajomych. Teraz, no to jak mówię, no już tu jest bez zmian, no jedyne co się zmieniło, no to znajomy tylko na interakcji wsiada do nas do pojazdu i tam kurwa siedzi na tej interakcji. Tu już bez zmian. Wchodzę pod mobilkę, wejdź sam, znowu dołączam do kogoś z innym trybem celowania. Już tego mam sprawdzonego, także mogę pierwszy potwierdzić, drugi anulować, jestem niewidzialny. Wsiadam do auta od znajomego. Auto jest już moje. Bang. Proszę bardzo. No niestety, no nie będę miał czasu ani jutro, ani pojutrze nagrać. Zresztą podejrzewam, że to właśnie kopiowanie od znajomych zostanie kurwa szybciej spaczowane, jak wyszło obejście. No ale nie zdążę właśnie pokazać, jak się tam jeszcze kopiuje od znajomych auta z magazynu pojazdów, jak ktoś ma modowane
czytam inne. No ale ważne, że tu działa, jest łatwe, wręcz kurwa perfekcyjne obejście. No jedno kliknięcie znajomego, kurwa, mamy praktycznie auto od niego. Co tu jeszcze, kurwa, się rozgaduję, poruszam różne tematy, a... No chuj, no to by było na tyle, no. Powtórzę kroki. Jedyne, co musi zrobić znajomy, wsiada do nas, otwiera interakcję, medipad w prawo, czekamy 5 sekund, każemy mu wysiąść, on wysiada, wsiada, ale nie zamyka interakcji. Jedziemy na kasyno, klikamy parking, czekamy minimum 40 sekund. Po 40 sekundach każemy znajomemu znowu wysiąść, czyli trójkąt lub Y. Może zamknąć interakcję, ustawia się tutaj u nas koło mobilki, a my dołączamy do kogoś z innym trybem celowania. Na Xboxie no niestety trzeba pierwszy komunikat potwierdzić, drugi anulować. Jest tu ryzyko, że nie wiemy, na jakim jest trybie celowania typek, do którego dołączamy. Możemy się wjebać na ten sam tryb celowania, no i opuścimy zwyczajnie sesję. Na PlayStation można do niego dwa razy dołączyć. Jeżeli komunikat nam się nie zmieni, to znaczy, że gościu ma ten sam tryb celowania, szukamy następnego. Jeżeli komunikat się zmieni przy drugim dołączaniu do niego, po prostu komunikat anulujemy, no reszta zostaje bez zmian. Wchodzimy w zestaw kryminalisty, wychodzimy z niego, wysiadamy z pojazdu, lecimy spod mapy, wchodzimy pod mobilkę, wejdź sam i to samo, do typka dołączamy z innym trybem celowania. Xbox pierwszy potwierdza, drugi anuluje, PlayStation dołącza do niego dwa razy. Jest to bezpieczniej na PlayStation akurat. No i drugi komunikat trzeba anulować, wsiadamy od auta do auta od znajomego, no i mamy, no proszę, świeżutka kurwa kopia. I od razu taki news, no spierdolili coś oni z kopiowaniem tych aut, które szły na handel, typu na przykład Easy. Skopiuję auto od znajomego, jadę do mechanika, mam komunikat, że nie mogę modyfikować pojazdu, którego wcześniej modyfikował inny kurwa gracz. No to się zamyka grę, odpala od nowa, wtedy można wjechać do mechanika, tylko wtedy już tego Easy się nie da rady kurwa sprzedać za te 1 795 000, tylko jest kurwa równy milion. Niestety, coś ten Rockstar popierdolił. Także no, warto uzbierać sobie tam chyba ze 4 bańki kosztuje kupienie Easy Classic, przerobienie je na Shock, bo najlepiej się sprzedaje. Full tuning, o ile macie odblokowane wszystkie tam kurwa opcje na maksa. Chyba około 4 baniek trzeba na niego wyrzucić, ale warto w to zainwestować. Dobra, no to by było na tyle. Elo.